Witam Was bardzo serdecznie. Jak już wiecie, mam na imię Piotr. Z nazwiskiem u mnie jest trudniej. Zawsze było trudno, ale nie przejmujcie się. Wybierzcie, jak Wam jest wygodnie. Na nazwisko mam Grzesiek. Więc nie musicie się stresować. Mówcie Grzesiek, Grzesiu, Grzegorz, Piotruś, Piotr. Nie zwracam już na to uwagi. Nie zwracam. Mówię o swoim imieniu, przyjacielu. I zresztą zauważyłem, że bardzo lubisz komentować. O co proszę, byś teraz nie komentował, okej? Okay? Pozwól, że wygłoszę to, co mam do wygłoszenia. I uszanuj to w imieniu Jezusa, tak? Mhm. Super. Także, bracia i siostry, oto jestem. Dziękuję za wczorajsze spotkanie, szczególnie facetom. Pokiwajcie, którzy z was byli. Super, dziękuję. To był wspaniały czas. Wiecie, wczoraj wielu z was pytało mnie o kontakt. Dzisiaj z niektórymi rozmawiałem, podejdźcie proszę po nabożeństwie, żebym mógł zostawić dla siebie kontakt, bo chcecie dzwonić, chcecie rozmawiać, macie pytania, a ja jestem do dyspozycji dzisiaj z braćmi, rozmawiałem, ale jak macie zadzwonić, jak nie macie kontaktu? Dam po nabożeństwie, bardzo chętnie. I też poproszę o modlitwę, bo dzisiaj z braćmi się modliłem tam u góry i powiedziałem wyraźnie, ludzie mali, ich możliwości niewielkie, a zadanie duże. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, to mówię o męskiej służbie w tym kraju. Tym się zajmujemy i ją rozwijamy dzięki łasce Bożej z dużym powodzeniem. z dużym. Bóg otwiera drzwi nam do męskich serc, z czego się bardzo cieszymy. Jest w tym temacie, o czym możecie nie wiedzieć przecież, bo niby dlaczego duże poruszenie. I okazuje się, że żyjemy już w takim momencie, że konferencji dla mężczyzn jest więcej niż dla kobiet. Tego nigdy nie było. <laughs> tego jeszcze kilka lat temu nie było, kochane. Siostry, mam nadzieję, że będziecie z tego powodu szczęśliwe. I będziecie widzieć, będziecie dotykać wyraźnie przemiany mężczyzn. Bo oni będą lepsi. Bardziej rozkochani w Chrystusie. W Słowie. Będą lepszymi mężami. Lepszymi ojcami. I lepszymi pastorze, sługami bożymi. Do tego naprawdę dążymy. Jeśli mamy na, czymś, na jakimś punkcie obsesję, na tym mamy. I nie chcemy, nie chcemy się zatrzymać. Chociaż czasami jest jak jest. O tym będzie dzisiejsze słowo. Wiele czynników chce nas zatrzymać. Jak widzimy, obserwujemy ten świat, życie proste nie jest. Przygotowałem bardzo konkretne kazanie, ale refleksja nad tym, co się dzieje, spowodowała, że troszeczkę skręcę. I przeczytam fragmenty, które nie są łatwe. I przez chwilę z wami nad nimi się pochylę. Charles Spurgeon, którego cenię za jego kaznodziejstwo, był tak zdolnym kaznodziejem, że nawet nazwano go księciem kaznodziei. Powiedział o Słowie Bożym słowa piękne, lubię je. Był pod wpływem listu do kolosan i powiedział bracia i siostry czytajcie Boże Słowo tak chętnie, tak namiętnie, tak obficie, tak często i gęsto, tak nim nasiąkajcie, aż któregoś dnia odkryjecie, że w waszym krwiobiegu pojawiły się bibliocyty. Życzę tego nam wszystkim. Życzę tego nam wszystkim. Ponieważ to nas zmienia naprawdę. To Słowo ma realny wpływ na nasze życie. I y, zawsze boję się tej wielowątkowości. Ale chcę, żebyście mieli świadomość tego, z kim się spotykacie, bowiem w Nowym Testamencie jest bardzo ważna zasada. Najpierw ten, kto głosi, to było ważne. Kto mówi, a potem co mówi. Chcę powiedzieć, że ja spotkałem się z Chrystusem na statku. Na żaglowcu, czytając to słowo. Nie miałem z kim porozmawiać o Bogu. Kapitan nie wykładał Bożego słowa. Jeżeli coś wykładał, to były to bardzo konkretne specyfiki, które wykładał na stół. Przyznawanie się do Boga to był objaw słabości. Ale doszedłem do momentu, kiedy było mi już wszystko jedno, wszystko jedno. I sięgnąłem po Boże Słowo, którego się bardzo bałem. I Bóg przyszedł z całą swoją mocą i dotknął młodego człowieka. Otworzyłem na liście do Rzymian i rozumiałem, co czytam. To jest dla mnie fenomen, bracia i siostry, fenomen. Dlatego, że od, 20, od 27 lat jestem dziekanem Nowego Testamentu. Uczę studentów Słowa Bożego na różne sposoby. Uczę ich tylu dyscyplin teologicznych. I wiem, że to był cud. Na liście do Rzymian młody człowiek, mam nadzieję, że to rozumiesz. Nie jeden teolog połamał sobie zęby. Byłem zachwycony tym listem, i Bóg przyszedł z całą swoją mocą. Oddałem mu wtedy swoje życie. Ponieważ zrozumiałem, że w tym, że wszyscy zgrzeszyli, jestem ja. I zacząłem prosić o jego łaskę. To był przełom w moim życiu. Boże, modlę się, żeby dzisiaj ci, którzy może jeszcze tego przełomu nie przeżyli, zostali dotknięci Twoją łaską i Twoją mocą. Modlę się. Żeby ci spośród nas, którzy stracili ten głód Bożego Słowa, odnaleźli go na nowo, by tak je pochłaniać, z taką świadomością i tęsknotą do niego biec, że zobaczą realny wpływ tego słowa znowu, znowu tak jak kiedyś, kiedy ono z całą mocą do nich przemawiało. Panie Błogosławie moich braci, Błogosławie moje siostry, poprowadź nas dalej. Poprowadź nas do rozwoju, poprowadź nas do wzrostu, poprowadź nas do miejsc, do przestrzeni, w których jeszcze nie byliśmy. Ponieważ wiara w Ciebie powoduje, iż wierzymy, że Ty wciąż masz dla nas więcej. 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 Że to nie jest koniec naszej drogi, dopóki żyjemy. Amen. Trzy fragmenty wybrałem. Może nie przeczytam wszystkich. Pierwszy, właściwie wszystkie zapisane są w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian. Jeżeli macie ochotę, czytajcie razem ze mną. Jeżeli tak się zdarzyło, tak wczoraj powiedziałem do mężczyzn, że nie zabrałeś Biblii, nie masz jej, to przysiądź się do wierzącego, proszę. Pierwszy zapisany jest w czwartym rozdziale od wersetu siódmego. Pozwólcie, że tylko wam go przekażę do trzynastego wersetu. Zapisz, jeżeli chciałbyś go przeczytać. Drugi, bardzo podobny, to są takie klasyfikacje. To są fragmenty opisujące życie i służbę apostoła Pawła. Bardzo ciekawe fragmenty. Drugi jest zapisany zaraz obok, w szóstym rozdziale tego drugiego listu do Koryntian. Przeczytam ten fragment, czwarty werset i poniższe. I myślę, że sytuacja, w której się znaleźli, znaleźliśmy, wszyscy jako ludzie, jako ludzie, którzy deklarujemy się, że należymy do Chrystusa, też nas mobilizuje do tego, żeby jakby na nowo zdefiniować, zredefiniować swoją pozycję w Chrystusie, tego, kim jestem w moim Bogu, kim jest dla mnie mój Pan. Bo ten fragment rozpoczyna się od takiego tekstu, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. To może być też pytanie. Tam możesz też i spróbuj postawić znak zapytania. We wszystkim okazujemy się sługami Chrystusa. To jest miejsce, do którego zdążamy. Bóg pragnie, żebyśmy w taki sposób żyli, bracia i siostry. We wszystkim, to znaczy we wszystkim, bez, bez wyjątku, tak? We wszystkim. Czy się okazuje. Popatrzcie na życie tego człowieka. Popatrzcie rzeczy, przez które przechodzimy. Jesteśmy w drugim liście do Koryntian. W szóstym rozdziale i w czwartym wersecie. Widzę, że niektórzy szukają, więc jeszcze raz powtórzyłem. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu i w postach. W czystości i w poznaniu, i w wielkoduszności i w uprzejmości, w duchu świętym i w miłości nieobłudnej. W słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę. Jako zwodziciele, a jednak prawi. Jako nieznani, a jednak znani. Jako umierający, a oto żyjemy. Jako karani, a jednak nie zabici. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. We wszystkim. Okazujemy się sługami Bożymi. Jeszcze jeden fragment. Kilka kartek dalej. Przejdziemy do 11 rozdziału. Przeczytam od 23 wersetu. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu, to mówię daleko więcej ja. Więcej pracowałem. Częściej bywałem w więzieniach. Nadmiarę byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem pięć razy po 40 uderzeń bez jednego. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamieniowany. Trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju. Często w niedosypianiu. W głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie przez Was i troska o wszystkie zbory. Jeśli ktoś słabnie, czy i ja nie słabnę? Do tego miejsca. Wszyscy mamy jakieś swoje wyobrażenie przyszłości swojej przyszłości. Mamy marzenia, by dojść do konkretnego miejsca. Jeśli ich nie masz, to tak jak mówi Jim Munro, równie dobrze mógłby być, mógłbyś być warzywem. Synek, do którego on to mówi, pyta go w tym momencie, ale to był mały chłopiec, a jakim warzywem? To nie ma znaczenia. To jest ludzkość. Bóg takich nas stworzył. Wciąż nas gna do tego, co jest dalej. Taki sposób życia Biblia nazywa również wiarą. Co będzie za jakiś czas? To jest trudne rozważanie w czasie, w którym żyjemy. Wszyscy więc chcemy dojść do jakiegoś miejsca, nawet podziwiamy konkretne osoby, które do pewnych miejsc doszły w naszym życiu. Nie wiem, czy macie takie osoby. Patrzycie na ich życia, na ich styl życia, na ich wiarę, na to, jak Bóg ich używa albo na inne dziedziny ich życia, w których przekroczyli pewne bariery i wytyczyli szlak, kurs. Macie takie osoby? Są na topie. Historia ich opisuje. Możemy o nich przeczytać. Zadziwiają nas ich osiągnięcia. Pytanie jest dosyć proste. Wszyscy tam prawdopodobnie chcielibyśmy dojść. Pytanie jest tylko, czy chcielibyśmy przejść tą drogę. Nie wiem, czy jest ktoś spośród nas, kto nie podziwia życia apostoła Pawła? Niech się nie zgłasza, błagam go o to. Niech się nie zgłasza. To jest dla mnie niesamowity człowiek. Pewien Niemiec napisał pewne mon monumentalne dzieło, które jest 100 osób w dziejach ludzkości, które wywarły na ludzkość największy wpływ. Apostoł Paweł jest tam przed Chrystusem. Jest wymieniony przed Chrystusem. Chrystus jest dopiero. Po nim nie martwcie się, napisał to człowiek, który nie oddał swojego życia Chrystusowi. Miał pewne kryteria, którymi się kierował. To był wpływ. To był wpływ udawania w tej książce, że gdyby nie była apostoła Pawła, to idee Chrystusa szybko by umarły. To ten człowiek był jego narzędziem. To ty też jesteś zapraszany do tego, żeby być jego narzędziem. To on rozniósł Ewangelię na cały świat. To Jemu winny jesteś szacunek, ponieważ on przyniósł Ewangelię do Europy. Bo tak zrozumiał działanie Ducha Świętego w swoim życiu i zmienił plany, by przyjść do Europy. Boże, dziękujemy Tobie za takich ludzi. Dziękujemy. Jesteśmy pełni wrażenia tego, jaką drogą poszli. Czytałem nie wszystkie klasyfikacje jego życia. Nie wszystkie, nie wszystkie momenty, kiedy opisywane jest Jego życie. Nie wszystkie. I chcę powiedzieć, co widzę w tych tekstach. W jaki sposób Bóg do mnie mówi. I marzy o tym, żeby, żebyś zrozumiał, że może być to przesłanie również do Ciebie, bo, bo życie się nie skończyło. I Bóg ma dla Ciebie znacznie więcej niż myślisz. Ja wiem, że w sytuacji, w której żyjemy, trudno jest o tym pomyśleć. Ale on zaprasza cię do drogi stałego rozwoju. On chce poszerzać Twoje granice. Chce zaprowadzić cię do miejsc, w których jeszcze nie byłeś, do ludzi, którym nie służyłeś. I chce zaprosić Ciebie do partnerstwa, byś robił z nim rzeczy, których jeszcze nie robiłeś. Prawdopodobnie, jeśli nie wejdziesz na tą drogę, to zostanie ci tylko religia. A to nie wystarczy, bracia i siostry. Widzę trzy rzeczy. Nie będę mówił o większej ilości, ponieważ trzy prawdopodobnie zdołamy za, zapamiętać. Będę więc głosił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. <śmiech> <śmiech> Czytam te fragmenty i widzę to, bracia i siostry, że w każdej dziedzinie życia rozwój, wzrost w moim życiu również powstaje jedynie dzięki. Rozciąganiu naszych możliwości do momentu, kiedy wszystko zaczyna czeszczeć i niesamowicie boli, bracia i siostry. Nie widzę, żeby była inna droga. Ja wiem, że chciałbyś innej, łatwiejszej drogi. Chciałbyś sobie powiedzieć, nie muszę już iść taką drogą, bo mój pan poszedł i zapłacił za to. Tylko, że chrześcijaństwo skupia się na jednym ważnym słowie, bracia i siostry. I do takiej drogi nas zaprasza. To nie jest łatwa droga, ale to jest droga zbawienna, bracia i siostry. To słowo brzmi naśladownictwo. Nie zdewaluowało się to słowo. Jeśli zabierzemy z chrześcijaństwa naśladownictwo w domyśle Chrystusa, to pozostanie klub wzajemnej adoracji. Ewentualnie fanklub. Kółko różańcowe Koło gospodyń wiejskich i jeszcze coś. Może taki mniejszy Mosir albo Mops. Ważne rzeczy, ale nie o to w kościele chodzi. Bóg zaprasza nas wszystkich do takiej drogi, jaką sam w Chrystusie poszedł. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tam był ból, cierpienie do granic możliwości. Do takiej drogi, którą poszedł również apostoł Paweł i zaszedł daleko. Zgodził się na tego typu ból. Rozumiał, że taka jest cena rozwoju, rozciągania w życiu. Nie martw się, tylko Bóg zna możliwości tego materiału, z którego jesteś ulepiony. Nie rozerwiecie. cię. Nie musisz się o to martwić. Ale też będziesz wiele razy myślał, że to jest niemożliwe, że przekroczy już granicę. Nie przekroczył. Tylko on zna tak zwaną wytrzymałościówkę tego materiału. Ty nie znasz. Stworzenie nie może znać. Nie ma takiej możliwości. Zna to tylko Stwórca. Zgodzisz się na taką drogę? Naprawdę wiesz, co mówisz, kiedy mówisz Amen? Może nie wiesz, ale chcesz zaufać Panu Bogu, prawda? I chcesz powiedzieć Amen. Ja chcę. 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 I długo chciałbym wam opowiedzieć, ale nie ma czasu na wszystko, ile tych rzeczy trzeszczało w moim życiu. O niektórych opowiem. Patrzę na ten tekst razem z wami i widzę, że Paweł mówi tutaj wciąż: czy widzicie, jak ta atmosfera wzrasta, jak on wymienia wiele rzeczy w swoim życiu. Wciąż ból wzrasta. Granica się prze, przesuwa, cierpienie. Przykrości, przez które przechodzi. Widzicie to, bracia i siostry, w tych tekstach. Czytajcie je, proszę, jeszcze raz w swoich domach. On wciąż, ta granica jest przesuwana. On wciąż jest rozciągany do granic bólu i czyszczenia na maksa. Ale to są nieodłączne elementy wzrostu i rozwoju, bracia i siostry. Nieodłączne. Chcę powiedzieć o kilku dziedzinach. Tych dziedzin w naszym życiu jest wiele, prawda? Chcę pokazać nam w naszym życiu, że tak to rzeczywiście jest. Pokazać sfery naszego życia. Przez to musimy przejść, jeżeli pragniemy rozwoju. Jeżeli chcemy pójść z Bogiem dalej, bracia i siostry. To się inaczej nie odbywa. Rozwój i sfera fizyczna. Znacie ludzi, którzy przesuwają bariery w tym względzie? Znacie jakichś sportowców, wyczynowców, himalajstów, alpinistów, kolarzy? Znacie bracia i siostry gimnastyków? Czy wy kiedyś mieliście taką przyjemność Dla mnie to nie jest przyjemność. Widzieć, jak jakiś człowiek robi szpagat, bracie i siostry. Słyszycie, jak czeszczy? Nie, 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 nie. A, właśnie, to jest tak właśnie. Wiem, bracie, i to, że to boli, ale nie odbieraj mi głosu. <laughs> bracie i siostry, to jest tylko szpagat. Mnie wszystko boli, jak to oglądam. A ludzie nie takie rzeczy wyczyniają ze swoim ciałem. Jak powiększa się ich odporność. Ja nie uważam siebie za jakiegoś Herosa, uważam się za zwykłego mężczyzny, ale lubię przekraczać granice w swoim życiu. Pamiętam, jak miałem pewne marzenia o, o wyprawach, o wspinaczkach, o podróżach, i wiedziałem, że w takiej kondycji, w jakiej jestem, to jest marzenie ściętej głowy. Wiedziałem. I zacząłem coś bardzo konkretnego robić i przechodzić przez progi bólu. Powiem o jednej, żeby nie skupiać się za bardzo na sobie. Chociaż mam nadzieję, że to zrozumiecie: że najbliższa ciało jest koszula, prawda? Więc nie chcę mówić o kimś innym, chcę mówić o tym, że sam tego doświadczyłem i widziałem, że tak to działa. Pamiętam, jak zacząłem jeździć na rowerze. Pamiętam, opowiadałem to Waszemu Pastorowi. To uratowało moje życie, bo moja psychika była w bardzo złej kondycji. Wsiadłem na rower. I znalazłem swój zawór bezpieczeństwa. Mhm. Ale to mi się tak spodobało, że się rozkręciłem. Zapragnąłem dalekich podróży. Nie tylko po Polsce, ale po różnych krajach. Mówię to i powiem to specjalnie dla Was, mężczyźni. Jestem właściwie tylko o krok od rozpoczęcia podróży na rowerze dookoła świata. Długo się do tego przygotowywałem. Chętnie o tym mówię, bo ponieważ lubię takie sposoby zobowiązania się przed ludźmi. Lubię to robić. Wiem, że kiedy wypowiadam słowo, to wypowiadam słowo. Naj, największym problemem było przekonanie do tego mojej żony. Wiecie, jak czeszczało? O tym mógłbym długo mówić. Wiedziałem, że kiedy ona się zgodzi, zrobię to. Jak się już zgodziła, to całą logistykę mi wymyśliła. To ona mi już tą podróż prawie całą rozkminiła. Tylko, że trzeba wiele czynników spiąć do społu, żeby taką podróż można było rozpocząć i kontynuować. Ciało jest barierą, psychika dużo większą. Dużo większą. Znoszenie samotności, to jest ból. Jeżeli kochasz ludzi, jedziesz tysiące kilometrów samotności. Pamiętam, jak. Pierwszy raz zamarzyłem, żeby jechać dzień, dzień w dzień, dzień w dzień na rowerze. Nie byłem na to gotowy. Jestem mężczyzną, który najpierw robi, a potem zastanawia się, co zrobił. Trochę to pan już Bóg zmienił. Trochę to pan Bóg już zmienił, ale widzę, że mężczyźni się solidaryzują i dziękuję. Ja nie wiedziałem, jak to działa. Nie wiedziałem, jak organizm może się w takich sytuacjach zachować. Pamiętam, jechałem cały dzień. To był, to był trudny dystans. To był dystans z nadmorza do Jarocina. To był dopiero pierwszy etap mojej podróży. Jechałem cały dzień, nie spotkałem prawie nikogo. Prawie nikogo nie spotkałem. Byłem zaskoczony, że można jechać tyle kilometrów. To było około 200 kilometrów tego dnia. I nikogo nie spotkać. Jak przyjechałem do Jarocina, zobaczyłem zegar, taki elektroniczny nad drogą. Była godzina 21.30. Zgadnijcie, jaka była temperatura? Wciąż około 30 stopni. Ciocia mi mówiła, jak ty to przeżyłeś? To był rekord temperatur. To był najgorętszy dzień od nie wiadomo jakiego czasu. Wszędzie trąbiono o tym w radiu, wszędzie w mediach, żeby ludzie się zlitowali nad sobą i nie wychodzili z domów. Miałem to szczęście. Że jechałem przez Pojezierze Wielkopolskie. Wtedy pobiłem rekord Guinnessa w dziennej dawce kąpieli. Nie pamiętam, ile razy się wtedy kąpałem. W ogóle się nie kąpałem. Wchodziłem do wody, wjeżdżałem na rowerze nawet do wody, siadałem i leżałem tak długo, aż poczułem takie psy. Jak temperatura schodziła, to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że miałem pierwszy raz w życiu położyć się po, takich, tak, po takiej podróży do łóżka. A rano wstać i zrobić to samo. Czy ktoś z was już przekroczył taką barierę? Nie byłem gotowy na to, co się z moim organizmem stanie. Rozmawiało się z rodziną fajnie, ale potem musiałem pójść spać, bo wiedziałem, że rano muszę wcześnie wstać, bo muszę cały dzień znowu jechać na rowerze. Wiecie, ja sobie wyobrażałem, że położę się spać. Rano stanę jak młody Bóg. Będę gotowy, zwarty chętny do dalszej podróży rowerowej, bo przygoda na mnie czeka. Boże, głupi ja człowiek. To, to ciało ma ograniczenia. Mózg jest zaprogramowany, bracia i siostry. Nie wiedziałem, że on się będzie tak bronił, ponieważ on się broni. On ma wbudowane mechanizmy samoobrony, Bóg je tam włożył. I wiecie, jaki, jaki sygnał wysyła do organizmu? Nie wolno ci tego zrobić. To cię zabija. Nie wolno ci tego zrobić. To jest samodestrukcja. Nie wolno. Tak działa nasz organizm. Ja tego nie wiedziałem. Położyłem się spać. Ta noc nie była ciekawa. Godzina pierwsza był taki zegar, który co pół godziny bił. I ale mnie irytował. Boże, schowałem go gdzieś tam. Nie chciałem go zniszczyć, więc go schowałem pod kołdrę. I tak słyszałem tak. Godzina pierwsza nie śpie. To mnie tylko irytowało. Godzina druga, też nie śpię. Zacząłem się nakręcać. Czułem, jakby w każdym milimetrze, centymetrze mojego ciała były mrówki. Wszystko się rozregulowało. W tym łóżku, tak jakbym miał hipotermę, hipotermię, cały się trząsłem, bracia i siostry. Cały. Rozdygotany. Przeraziłem się tym. Godzina trzecia, w nocy nie śpię. Ale było coś jeszcze gorszego. Ta myśl, że się nie wyśpię. Że się nie zdążę zregenerować. Więc jak rano ruszę, Boże. I Bóg rzucił koło ratunkowe. Przypomniałem sobie o tym, że umiem się modlić. Nie miałem już żadnej innej możliwości. Więc się zacząłem modlić tak jak i wy. Nie wiedziałem jak, zacząłem modlić się innymi językami. To jest cudowny dar od Pana Boga. I zasnąłem. I rano się obudziłem. Jak myślicie, w jakim stanie? Boże. Nie mogę się zwlecć z łóżka. Ja myślałem, że będę zregenerowany. Że będę cudownym stanie, że będę chętny, że będę rozpromieniony. Wszystko bolało, ale to, jak bolało? Boże, to naprawdę tutaj nie ma siodełek, bracia i siostry. Wszyscy mnie pytałem, jakie mam siodełko w rowerze. To nie jest kwestia siodełka. To się, to się tyłek hartuje po prostu, bracia i siostry, po pierwsze, i próg bólu się przesuwa. Zgadzasz się po prostu, odczuwalność Twoja jest inna. Wiecie, co się stało? To był przełom. Mózg wysłał informację, że jednak można. Następnego dnia, kiedy dojechałem do punktu docelowego i położyłem się spać, usnąłem jak dziecko. Mózg zrozumiał, że to się da zrobić, a ja przeżyłem. Od tej pory, to było wiele, wiele lat temu, nigdy już coś takiego mnie nie dopadło. Śpię wszędzie, kamień pod głowę. Śpię, jak zadowolony, szczęśliwy, w różnych warunkach. Rano wstaję, jestem chętny, żeby jechać dalej. Odczułem to na własnym ciele, co to znaczy przekroczyć barierę. Rozciągnąłem się. Czy to kosztowało? Sami ocencie. Czy było warto? Zapytacie. Było warto, bracia i siostry. Bolało, bolało, ale jestem w innym miejscu w życiu. Mam śmielsze plany. Bogu za to dziękuję. Rozciągnąłem się. To tylko życie i sfera fizyczna są ważniejsze? Mówię Wam, bracia i siostry, są ważniejsze. Porozmawiamy jeszcze o jakiejś sferze? Pozwólcie. A umysłowa sfera to już jest koniec z naszym rozwojem umysłowym? Nie da się już niczego tam rozciągnąć? Panowie, bracia, nie możemy się już niczego nauczyć? Nie możemy normy, śrubki podkręcić? Nie da się już? Naprawdę się da? Rozwój przyjdzie sam? Przyjdzie z samości? Przyjdzie z wiekiem? Bo czas leci? Przyjdzie, tylko uważaj, bo to może być wieko od trumny. Bo to może być wieko od trumny, jeżeli czekasz, że rozwój przyjdzie sam z wiekiem. Nie. Bóg zaprosił nas do współudziału. Zobaczcie, Biblia mówi, biorąc pod uwagę czas, powinniście być. Byli czy nie byli. Czas minął, czy nie minął? I nie byli. Czyli to, że czas przeminie, nie sprawi, że się rozwiniemy, jeśli czegoś nie zrobimy. Mhm. Bóg zaprasza nas do współdziałania. ja to nie wiem, jak podchodzicie do rozwoju. Czy rozumiecie zagadnienie rozwoju planowego, intencjonalnego i planujecie go razem z Panem Bogiem, żeby się przygotować do tego, że Was użyję? Ale tak wygląda nasze życie. Sfera umysłowa nie rozwinie się sama. Co robisz w tej dziedzinie? Powiem Wam, że miałem różne momenty w nauce. Najgorsze były studia, spodobała mi się teologia, ale ja nie wiedziałem, że zamiast uczyć się przedmiotów biblijnych, będę musiał się uczyć tylu języków. Poszedłem na studia i od razu wpompowano mnie w taki kanał, gdzie musiałem się uczyć czterech języków naraz. A ja się chciałem Biblii uczyć. Co to jest w ogóle? Mówię sobie. Tak kręcono śrubę. Języki niezbyt popularne. Jeśli chodzi o angielski, o łacinę, to jeszcze można jakoś opanować. Grekę, jeżeli opanujesz łacinę, też się jakoś da. Ale hebrajski? Kto w ogóle to wymyślił? Uczono nas tego, żebyśmy mogli czytać tekst oryginalny Słowa Bożego po prostu z oryginału. Ale ja nie byłem zbyt zdolny. Musiałem się przemóc. Bardzo chciałem to rozkminić. Bracia i siostry, powiem wam, że płakałem, bolało mnie. To siedziałem po nocach. Gdybyście zobaczyli mój akademik, mój pokój w akademiku, to był jedyny sposób, gdzie wchodziło. Kartki były wszędzie. Pokój był taki mały, że kartki ze wszystkimi odmianami deklinacjami, koniugacjami, aorystami, ile tam tego było, były nawet na suficie bracia i siostry, bo się już nie mieściły na tych małych ścianach tego małego pokoju. Doprowadziłem sprawy do perfekcji, do tego stopnia, że pani profesor, jak się wszedł na egzamin, mówiła do mnie, bo mnie odwiedzała w akademiku nieraz, usiądź, Piotr, spokojnie, poszukaj tej kartki i rozpoczynamy. Jak już znajdziesz, zamknij oczy, poszukaj, gdzie ona jest, dawaj. Bracie i siostry, piosenki układaliśmy. Piosenki. Skończyłem studia w 93. roku. Dawno, niedawno? Niektórzy z was widzę, nawet nie mają tyle lat. A ja do dzisiaj pamiętam te piosenki, bracie i siostry. Lego, legej, z legej. Legomen, legete, legusin. Każdy z nas umieć to musi. Co dzień, co noc. Szukaliśmy sposobów, jakby wchłonąć tą wiedzę. Pod koniec tygodnia wychodziłem z akademika z koszem na śmieci i zauważałem, że gwiazdy są na niebie. Nigdy chyba bym się już nie zdecydował na taką drogę, ale wtedy doświadczyłem tego, co można, czego można doświadczyć w sferze rozwoju umysłowego. Jak Bóg może rozciągnąć człowieka pod warunkiem, że on się podda i że on tego naprawdę chce, że znajdzie w sobie motywację, żeby to zrobić. Jaka będzie następna dziedzina, w której się rozwiniesz? Bo nikt tego za ciebie nie zrobi. A Bóg czeka na ciebie. I użyje tego, mówię ci. Życie apostoła Pawła jest najlepszym przykładem. Używał prostych ludzi, wiem o tym. Ale większość PiS w Nowym Testamencie wyszła spod jego pióra. A facet się rozciągał na maksa. Na maksa, bracia i siostry. Mhm. Czas nam tego nie zapewni. Jeżeli rozwój fizyczny cię nie przekonał, pomyślisz sobie, rozwój umysłowy, czy każdy musi być takim mądralą? Nie musi być. To powiem coś o rozwoju duchowym. Ten powinien cię przekonać. W kontekście tego rozwoju chyba najczęściej pojawia się słowo dyscyplina, bracia i siostry. Dyscyplina. Nie wiem, jak myślisz, że przyjdzie w twoim życiu rozwój duchowy. Nie wiem, czy myślisz, że i w tej sferze jest droga na skróty. Albo winda? Nie ma bracia i siostry. Nie ma. Nie wiem, czy macie ludzi w tej sferze, których podziwiacie za ich wiarę, za ich poznanie Bożego Słowa. Macie takich ludzi? Jesteśmy w szoku, jaką mają pamięć, jak wiedzą, gdzie, co jest zawsze napisane. Macie takich ludzi? Bracia, minęły lata, może trzydzieści od czasu, kiedy. 20, jak opuściłem pierwszy z kościołów, w którym byłem, czasami idę sobie, jak ktoś dzwoni do mnie, mówi: Jestem akurat na drodze, z kimś rozmawiam, jest taki fragment w Biblii, jestem przekonany, pastorze, 20 lat się nie widzieliśmy. I wiem, pamiętam, że pastor będzie wiedział, gdzie to jest napisane. I powiem Wam, że jeżeli cokolwiek wiem, to rzeczywiście Bóg dał mi tą radość, wiedzieć, gdzie coś jest napisane. Umiem to w Biblii znaleźć. Chcecie wiedzieć, jak do tego doszło? Taki dar otrzymałem w prezencie od Pana Boga? Opowiem, jak to się działo. Pamiętam, jak Bóg nas rozciągał i zapraszam Ciebie do takiej drogi, ponieważ nie ma w rozwoju również duchowym drogi na skróty i nigdy nie dojdziesz do miejsca, o którym marzysz, jeżeli pójdziesz drogą na skróty. Ponieważ droga do rzeczy większych prowadzi przez wierność w rzeczach małych, bracia i siostry. To jest powtarzalność. To jest powtarzalność, to jest systematyczność, to jest dyscyplinowanie, które świadczy, że robię rzeczy, które trzeba robić wtedy, kiedy mi się chce i mi się nie chce. Wielu z nas nie robi, bo się nam nie chce. I mówimy, kiedy poczuję, kiedy Duch mnie pobudzi, to zrobię. I jak jest? Powiem tak, jak do mężczyzn wczoraj. Jeśli jest tak dobrze, to powiedz mi, dlaczego jest tak źle? Bo pozwoliłeś sobie na to, by pójść na skróty. Bo zapomniałeś, że w Biblii mamy chociażby taki tekst. Zapomniałem o dyscyplinie. I omal nie runęło życie moje. To mówi najmędszy z ludzi Salomon. Dyscyplina była moim życiem. Jak dochodziliśmy do poznania Biblii? Bracia i siostry: ja nie uważam, że jestem dinozaurem. Jeszcze nie jestem z tych mężczyzn, którzy wybierają się na drugą stronę do Pana. Jeszcze mam dużo planów. Ale 30 lat temu to jest przepaść, co się stało. Nie mogłem znaleźć żadnej książki, żadnej, żadnego komentarza biblijnego nie mogłem znaleźć. A miałem taki głód. Konkordancja biblijna. Jeśli weźmiesz mój smartfon, mam tam programy biblijne, w których mam wszystkie przekłady Biblii. I nawet mam całe serie komentarzy, na przykład barclayowskie komentarze, których nie mogę nigdy dostać. To wszystko tam jest w tym małym smartfonie. Chciałem mieć konkordancję, by znaleźć jakiś fragment biblijny. Mam nadzieję, że rozumiecie, kiedy mówię konkordancja, co to jest. Wszystkie miejsca w Biblii, tak, odnoszenia, gdzie dane słowo występuje, nie było, bracia i siostry. Nie mogłem dostać konkordancji. Słyszałem, że ktoś ma. I tam poszedłem. Jak ją zobaczyłem, to się rozpłakałem z wrażenia, że taki, że taki instrument istnieje, ale ja nie miałem. Więc jeżeli chciałem poznawać Biblię, wiecie co robiłem? Brałem zeszyt, którego też często nie miałem, bo zeszytów też nie było łatwo dostać. Jaki miałem, taki brałem. To, co mnie interesowało, wpisywałem do takiego zeszytu. Na przykład łaska. Bo znalazłem w Biblii łaskę i zobaczyłem, że to jest ważny termin, i chciałem go sobie przyswoić. Wertowałem Biblię od początku do końca, wypisując wszystkie fragmenty w temacie łaski, które znalazłem. Wszystkie, od początku do końca. I potem czytałem. I wyłaniał się pełny, pełniejszy, dużo obraz łaski Bożej, prawda? Rozumiecie? Czy ktoś chce wiedzieć, ile mam takich zeszytów? Nie wiem. Nie wiem, już dawno też ich nie mam. Ale pamiętam, ile ich miałem. Czy ktoś domyśla się, ile trzeba było czasu, żeby to zrobić? Kto by to dzisiaj zrobił? Komu by się chciało? Przecież mamy wujka Google'a. Mamy Ciocię i Wikipedię, prawda? Ale to często i gęsto jest droga na skróty, bracia i siostry. Przed Bogiem, jeżeli chodzi o życie wiary, trzeba wykonać swoją pracę, trzeba się rozciągnąć. To jest dyskomfort. To jest dyskomfort. Zrobisz to, czy tego nie zrobisz? To jest Twoja decyzja. Nie ma w tym rozwoju drogi na skróty. Do dojrzałości, do mądrości, do rozwoju dochodzi się w czasie, ale trzeba wykonać tam konkretną bardzo pracę. O tym jest to słowo Boże. Granice się rozciągają. Trzeszczy i wszystko boli, bo tego nie chcesz, bo ciało jest leniwe. Dobrze o tym wiem. Nie wiecie, jakim jestem leniuchem, nie będę o tym opowiadał. Jak bardzo lubię komfort. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sfera, o niej już tylko powiem krótko to jest sfera relacji. Powiem, tych sfer jest więcej, bo kościół to relacje. Wielu z nas zostało zranionych, wielu z nas się wycofało, wielu z nas przestało wierzyć może w głębokie, fajne relacje. Musisz się na coś zdecydować, w którym miejscu zostaniesz. Stajesz się tym człowiekiem, którym masz się stać, tak mówi Boże Słowo, tylko w kontekście ludzi. Dlatego powstał Kościół. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego kształtuje człowiek. Jest coś trudniejszego w tym całym rozważaniu. Nie tylko ty zostałeś zraniony. Ty też ranisz. Myślisz, że naprawdę jesteś taki kul? Cool? Myślisz, że naprawdę wszyscy Cię lubią, takim, jaki jesteś? Myślisz, że tylko dobrze Cię odbierają? Zdziwiłbyś się, gdyby mieli odwagę powiedzieć Ci prawdę? Jak bardzo ich wkurzasz i irytujesz? Ale to wymyślił Bóg. Kiedy deptamy sobie po piętach, załazimy sobie za skórę, rozciągamy się, bracia i siostry, wpływamy na siebie i stajemy się ludźmi, którymi mamy w Bogu się stać. To jest Boży plan. Dlatego powstał Kościół. Inaczej by nie powstał. Nie uciekaj od ludzi. Nie grom. Nie ściągaj ognia z nieba, bo może się okazać, że walczysz z Bogiem. Nie uciekaj. Ty też ranisz, ale Bóg cię rozciąga. Wszystko czeszczy, wszystko boli. Czy zdecydujesz się na taką drogę? By pójść dalej, do miejsca swego przeznaczenia. By z Bogiem osiągnąć więcej. Czy zdecyduję się na to? To jest moja odpowiedź, to jest moja decyzja. Są jeszcze dwie rzeczy, które widzę w tym tekście. Ta jest pierwsza. Tom lubię, tom rozumiem dobrze. W każdej dziedzinie mojego życia rozwój i wzrost powstanie dzięki rozciągnięciu do granic możliwości, aż wszystko będzie czeszczało i będzie bolało. Tej drugiej nie lubię, ale muszę o niej powiedzieć. Wielu z nas się wycofuje, bo tej nie lubimy. To widać wyraźnie w Biblii. Istnieje pewne opóźnienie, bracia i siostry. Nie lubię tego opóźnienia pomiędzy bólem, pomiędzy cierpieniem a korzyściami z rozwoju i wzrostu. Jest ból. Jest czeszczenie, jest rozciąganie, a profitów jeszcze nie ma. Jest jeszcze gorzej. Boli jeszcze bardziej. Czeszczy, rozciągają cię, ale ty przecież jeszcze Greki nie umiesz, na przykład. I jeszcze musi poczeszczeć. Ty jeszcze szpagatu nie umiesz. I jeszcze musi poboleć. Ty przecież jeszcze Biblii nie przeczytałeś. Jeszcze trzeba się nagiąć. Jeszcze wszystkich studiów nie zrobiłeś. Jeszcze trzeba czasu. Boże, ile jeszcze można. Jak długo to wytrzymasz? Niestety, musimy to odkryć, i proszę, żebyśmy to razem odkryli. Rozwój i wzrost nie pojawia się zaraz po bólu, niestety. Jeszcze będzie bolało. Jeszcze trzeba będzie się rozciągnąć. Naprawdę tak jest. Ale to jest ważne, żebyśmy to zrozumieli, bracia i siostry. To jest przełomowe, żebyśmy się zgodzili, by Bóg nas wziął i rozciągnął, by wszystko czyszczało. Bo popatrzcie, mamy do czynienia dokładnie z tą samą zasadą, co, z, co w zasadzie siania i zbioru. Siania i zbioru. To jest chyba zasada, którą ludzie najbardziej znają. Jeśli siejemy i tylko wtedy, kiedy siejemy, możemy mieć nadzieję. Możemy mieć prawo do nadziei, do wiary w to, że zbierzemy. Amen? Tylko wtedy. Jeżeli nie zasiejesz, a potem nie będziesz tego ziarna pielęgnował, tego co zasiałeś pielęgnował, nie masz prawa liczyć na to, że w końcu zbierzesz plon. O tym jest ta zasada. Mhm. Dokładnie jest z naszym rozciąganiem, dokładnie tak samo. Nie przekroczysz, to nie dojdziesz. Bóg cię nie rozciągnie, jeśli nie będzie czeszczało, nie rozwiniesz się, bracie. O tym jest ta zasada. Kiedy przechodzę przez różne okresy swojego życia, teraz jestem w takim dziwnym momencie. Po 30 latach pastorowania zdecydowałem się na inną drogę. Mówię wam, nie spałem po nocach podejmując tą decyzję. Ludzie mi mówili, że po tylu latach robienia czegoś jest to bardzo niemądre. Wiek też nie pomaga, żeby podejmować takie decyzje. Raczej powinienem już w tym, co robię, mimo że nie robię tego doskonale, nie, nie robię, nie robiłem, to jednak już trochę się orientowałem i powinienem dobiec tak do końca, tak mi radzili. Poszedłem w coś nieprzewidywalnego, nie wiedziałem, jak ułoży się nasze życie. Z miejsca, kiedy wszystko było zaplanowane, przewidywalne, kiedy jakiś jednak komfort był. Stabilizacja. Wszedłem do miejsca po tylu latach, do miejsca zupełnego braku stabilizacji, przewidywalności. Wiedzą, wied, wierząc w to, że jednak Bóg chce tego w moim życiu. Patrzę na swoje życie, patrzę po latach, co się wydarzyło w moim życiu. Patrzę i widzę, że w większości zbieram dzisiaj to i chcę być na tyle uczciwy, żeby powiedzieć sobie to. Co zasiałem, bracia i siostry? Co zasiałem? Pytałem sam siebie, dlaczego ja tyle lat czekałem. Zawsze się trochę dziwnie czułem w tej roli pastora. Nawet dzisiaj już to trwa któryś rok. Jak ubieram koszulę, to się tak dziwnie czuję. Wczoraj widzieliście mnie, jak się noszę. W końcu po 30 latach mogę się zacząć ubierać tak, jak lubiłem. Ale nie zawsze pastorowi wypadało. W końcu po tylu latach mogę zachowywać się tak naprawdę, jaki byłem, taki dzikus. Ile razy musiałem po prostu troszeczkę się zatrzymać, bo widziałem, jak reagują na te moje różne pomysły bracia i siostry z kościoła. Chyba chcieli trochę innego pastora, trochę bardziej takiego ustabilizowanego, spokojnego, takiego, co by się więcej modlił, siedział nad Bożym Słowem, a nie tak troszeczkę wariował z różnymi rzeczami. Pamiętam, jak miałem 40 lat i jeszcze wymykałem się ze zboru, cały ubrany w taką zbroję, jeździłem wtedy na rowerze downhill. Jak ktoś zna taką dyscyplinę z góry na wariata jedzie 70 na godzinę i skaczesz z różnych skał skoczni. Cały w taką zbroję ubrany, jak mnie widzieli w tym zborownicy, mówię wam. Ich reakcja była bezcenna. Bo... Ja się wymykałem z tego zboru z tym rowerem, żeby mnie nie zobaczyli. A pastor, co się stało, pastorze? <laughs> nie wiedziałem. Jak, nie wiedziałem, jak im to wytłumaczyć. Nie wiedziałem. <laughs> Dla niektórych może tak, ale nie wszyscy to rozumieli, bracia i siostry. Nie wszyscy to rozumieli. Zastanawiałem się, po co tyle lat czemnąłem pewną rzecz. Nie czułem, się, nie czułem się jakby w swoich butach. To nie ten garnitur, ale jednak warto było, bracia i siostry. Jestem przekonany, że dopiero teraz mogę robić to, co robię. Korzystam z tych 30 lat siania, relacji, kontaktów, drzwi, które Bóg otwierał. Dziękuję mu za to. Nie, nie, niemożliwy byłby rozwój tej służby w takim wymiarze. Nie tylko w kościele Zielonoświątkowym, ale we wszystkich bratnich kościołach, bracia i siostry. Nawet w kościołach historycznych, gdzie też Bóg otwierał mi drzwi i mogłem tam być. I dzisiaj wchodzę przez te drzwi, bo siałem. Bo siałem siej. Siej, to kosztuje siej. Uprawiaj, spłknij tą ziemię wyrywaj chwasty, podlewaj. Wiem, że jeszcze nic nie widać. Ale tylko to daje Ci prawo oczekiwać plonu. Tylko to. Amen? Tylko to. Proszę Cię, iść taką drogą, bo tu nie ma drogi na skróty. I Bóg mówi, czy będę wierny w tym sianiu, czy wytrwam w tym rozciąganiu, czy będę wierny w tym dążeniu do rozwoju, do dojrzałości, nawet wtedy, kiedy będzie bolało, czyszczało, kiedy... Będzie mi się chciało wyć, płakać, uparcie w bólu. Aż w końcu przyjdzie dzień ogromnej radości, bo skorzystasz. Mówię ci, skorzystasz. I na pewno są osoby, które powiedzą Amen. Skorzystasz naprawdę z tego, co siałeś. Jest tak, bracia i siostry? Mhm. Skorzystasz. O, Boże, jaki to jest piękny moment. Amen. 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 Teraz już tylko przejść nam od wiedzy do praktyki, prawda? To jest takie proste. Na zakończenie, coś fajnego. Trzecia myśl, którą widzę w tym tekście. Pierwsza taka, że nie rozciągnie nas Bóg, jeżeli nie zgodzimy się na to oczeszczenie, na ten ból. I mówi do nas, możemy zostać w tym miejscu. Każdy z nas ma prawo zostać w miejscu, w którym jest. Nawet Bóg to uszanuje. Taki on jest. Zdecydował się uszanować nasze wybory. Musisz jednak wiedzieć, co się za tym kryje. Taka droga może cię zabić. Popadniesz w nostalgię, frustrację. Nie będziesz widział tego, o czym marzyłeś. Nie pójdziesz drogą wiary. I nie zobaczysz tego, czego dzisiaj jeszcze nie widzisz. Ale się spodziewasz. Mhm. Druga myśl, którą wam przekazałem, to to, że cześć czy boli, ale jeszcze nie można korzystać jeszcze, jeszcze nie, jeszcze to potrwa, jeszcze będzie bolało, jeszcze będzie czeszczało, jeszcze trzeba będzie pielęgnować ten zasiew, siać, chodzić wokół tego, aż któregoś dnia przyjdzie plon, przyjdzie plon bracia i siostry. Nasza zdolność do znoszenia bólu, do zgody na to czeszczenie, do trwania w tym procesie, jest uzależniona od celu, bracia i siostry. O tym mówi ten tekst od celu. Od celu, który chcemy osiągnąć. Zmierzam do celu, apostoł Paweł powiedział. On wiedział do czego zmierza, czy ty wiesz? Jeżeli to są małe cele, nic nieznaczące, to wiesz co wtedy mówisz? Gra jest niewarta świeczki. Więc nad tym trzeba troszeczkę popracować. Po co chcesz osiągnąć to, co chcesz osiągnąć? Co to w ogóle jest? Bo jeżeli nie będzie to cel, który jest godny zapłacenia tej ceny, nigdy jej nie zapłacisz. Nigdy. Nigdy. Wycofasz się. Długo mógłbym o tym mówić, ale zakończę takim zdaniem. Jakość tego celu, to jaki on naprawdę jest? Co to w ogóle jest? wpływa na naszą gotowość, ale nie tylko na naszą gotowość, na naszą wierność. Odpowiada jak długo będę w stanie trwać w tym rozciąganiu, w tym bólu, w tym przeszczeń, bracia i siostry. Bo czasami to trochę trwa, aż będziesz mógł z tych profitów korzystać. I podoba mi się historia o Jakubie z pierwszej księgi Mojżeszowej. Znamy tą historię, bo to jest historia o miłości, o miłości, pełna poświęceń. Czytam ją. To jest pierwsza Mojżeszowa, 29 rozdział. Czytamy: Jakub służy u Labana za kogo? Pamiętacie? Za Rachelę. Ile? I to jest jedyna cyfra, która tam się pojawia? Siedem? Potem siedem. Nie wiem, czy to jest dla Was dużo, czy to jest mało? Dla Ciebie, siostry, został manipulowany. Pamiętacie? Boże. A wiecie, co tutaj czytamy? A wydawały mu się one jak. Jak jeden dzień. Posłuchaj tego. Dlaczego tak powiedział? Bo. Bo. Bo bardzo ukochał. To jest najwyższa motywacja. Jeżeli bardzo ukochałem. Jeżeli go naprawdę kocham. Nie ma wyższej motywacji. Zgodzę się na rozciąganie do granic możliwości, bo tylko On wie, z jakiego materiału mnie utkał. Zgodzę się na ból, na czeszczenie. Zgodzę się na to rozciąganie, bo to doprowadzi mnie do rozwoju. Bóg tego użyje, bracia i siostry. Użyje. Poprowadzi nas dalej. Dalej. Możesz zostać, możesz zostać, możesz, ale możesz zdecydować się na zapłacenie tej ceny. Króciutkie słowo cena. To jest cena naszego rozwoju. By pójść dalej, wejść wyżej, osiągnąć z Bogiem rzeczy, których jeszcze nie osiągnęliśmy. Być przez niego używanym w rzeczach, w których jeszcze nie byliśmy. Takich ludzi zapraszam do modlitwy. Zapraszam do modlitwy. Ja już tutaj jestem. Jeżeli chcesz, to chodź, będziemy się modlić. Możemy tutaj wyjść do modlitwy. Chodź, zapraszam Cię. Nie będziemy grać. Nie będę dziesięć razy mówił, możesz. Byle byś nic nie mówił. Nie, nie, pastorze, bardzo cię proszę. Nie chcę tła. Po, po, po mnie. Dziękuję, dziękuję. Ostatnia rzecz, o, którym, o której marzę, to konflikt z pastorem. Tak, no, tak normalnie to mógłbym być zadowolony. Zobaczcie, ile ludzi wyszło, ale ja wiem, że o tym myślisz. Proszę, zrób ten krok. Bo ten krok to fizyczne wyrażenie tego, co czujesz. Jeżeli rzeczywiście Bóg mówi do Ciebie, pójdź dalej, mam dla Ciebie więcej, to chodź. Po prostu chodź. Miałeś nic nie mówić. Ja nie obiecuję, że w tym momencie się wszystko zmieni, ale obiecuję to, że ta, każda podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. Chodźcie, będziemy się modlić. Chodź jeszcze. Chodź. Ja widzę, że, że porusza Ciebie, Duch Święty. I to jest fajne. Nie rób tego dla mnie. Rób, rób to dla siebie. Boże, rozciągnij mnie. Boże, rozciągnij mnie. Chcę z Tobą pójść dalej. Nie zrób tego dlatego, że ja Ciebie proszę. Zrób to, jeśli to naprawdę odbierasz. I wiesz, że Bóg to jest ten czas dla Twojego życia. Bóg chce cię poprowadzić dalej, chce Ciebie rozciągnąć. Odważ się na ten krok, po prostu się odważ. To jest piękne, Bóg to widzi. W, ta, w ten sposób okazujemy naszą postawę serca. Nie skrywaj tego, po prostu nie skrywaj. Daj sobie prawo na ten, do tego kroku. Daj sobie prawo do tego, żeby oddać się do dyspozycji Boga. Zobaczysz, on cię zaskoczy. Zaskoczy cię. Boże, dziękujemy Tobie dzisiaj razem. Dziękujemy Tobie. Panie, to jest coś cudownego, Ty to kochasz. Panie, ludzie, którzy mają pełno obaw, wyśli dzisiaj do przodu. Ja jestem pierwszy. Panie, żeby oni wiedzieli, ile ja mam lęków, żeby oni mnie poznali głębiej, ile ja mam obaw, strachu w swoim życiu. Ale postanowiłem, że to mnie nie zatrzyma. Mimo, że się boję, będę szedł z Tobą do przodu. To mnie nie zatrzyma, Panie, i modlę się, żeby nikogo z nich to nie zatrzymało. Komfort mojego życia, postanowiłem, nie zatrzyma mnie. To mnie zabije. Wiem o tym, że to mnie zabije. Jeżeli będę się trzymał swojego cieplutkiego krzesełka, to mnie zabije. To zabije moją całą pasję. Zabije. Ja tak nie chcę żyć, Panie. I wiem, że wielu z nich nie chce tak żyć. Wiem, że lata mijają, mijają, mieli obietnice, mieli pragnienia, mieli marzenia, nie doszli jeszcze do tego miejsca. A ja przyjechałem tutaj po to, żeby im przypomnieć, bo nie ma drogi na skróty. Przestałeś płacić cenę. Przestałeś żyć życiem, które Cię boli. Nic już w Twoim życiu nie czeszczy. Wiem, że jest Ci miło i wygodnie, ale czy o to chodzi w życiu? Czy o to chodzi w życiu, które Ci dałem? Popatrz znowu na krzyż i zobacz, czy tam wisi człowiek, zawisł człowiek, który umiłował komfort? Mhm. Czy tam zawisł człowiek, który umiłował swoje cieplutkie miejsce? Czy ktoś zupełnie inny, który położył na szali wszystko, zapłacił najwyższą cenę i wywarł największy wpływ na dzieje ludzkości? Największy. Nawet ci, którzy w Niego nie wierzą, mówią, że coś jest przed lub po Chrystusie. Boże, dziękujemy. A w takim kraju, gdzie Bóg jest wyparty, jak Rosja, w niedzielę ludzie mówią zmartwychwstanie. Boże, dziękujemy Tobie za to. Masz nas. Chcemy Tobie powiedzieć sami, z własnej woli, chcemy zgodzić się na to rozciąganie do granic możliwości. Niech wszystko czeszczy. Niech, Niech wszystko boli. Prosimy Ciebie tak jak ciebie bolało jak ciebie bolało boże wszechmogący jak ciebie bolało ale potem było zmartwychwstanie ale potem było zmartwychwstanie i potem ludzkość została zbawiona odkupiona boże wszechmogący mówisz do nas pójdźcie w moje ślady przypominasz nam chrześcijaństwo jest naśladowaniem może o tym zapomnieliśmy. Panie, broń nas, broń mnie. Błagam Ciebie, żebym kiedykolwiek o tym zapomniał. I zaczął się koncentrować tylko na tym, żeby swoje cieplutkie miejsce utrzymać, żeby zachować status quo w moim życiu. Naprawdę tego nie chcę, panie, ponieważ wierzę, że masz dla mnie znacznie więcej i chcesz poprowadzić mnie dalej. Do miejsc, w których nie byłem jeszcze. Do ludzi, których jeszcze nie poznałem. Do rzeczy, których z Tobą jeszcze nigdy nie robiłem i nie dotykałem. Bo Ty z tymi, którzy Ciebie miłują we wszystkim, współdziałasz ku dobremu. Amen? Amen? I Witam w pierwszym kroku długiej podróży. Niech Was błogosławi. Dziękuję za tą chwilę. Dziękuję za to, że byliście tak super słuchaczami. Dobrze mi było z wami. Błogosławię was z całego serca.